Cześć! Dziś zajmiemy się tematem, który ma ogromny potencjał do zmiany naszego świata w nadchodzącej dekadzie. Mowa o 7 najbardziej rewolucyjnych technologiach, które mogą przekształcić nasze życie. Zapraszam do obejrzenia. Na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się sztuczna inteligencja, czyli AI. AI to technologia, która pozwala maszynom na wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. W nadchodzącej dekadzie AI będzie coraz bardziej zaawansowana, zdolna do wykonywania coraz bardziej złożonych zadań. To może oznaczać rewolucję w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, transport, edukacja czy finanse. Podstawowymi elementami AI są algorytmy, czyli zestawy instrukcji, które mówią komputerowi, jak ma wykonać określone zadanie. Dane, których AI potrzebuje bardzo dużo, aby móc się uczyć i poprawiać swoje działania oraz modelowanie, ponieważ to dzięki modelom matematycznym AI może przewidywać wyniki na podstawie wprowadzonych danych wejściowych. Kolejną rewolucyjną technologią jest 5G. Ta nowa generacja sieci komórkowych obiecuje znacznie szybsze prędkości przesyłania danych i mniejsze opóźnienia. 5G umożliwi rozwój nowych technologii, takich jak autonomiczne pojazdy, inteligentne miasta i telekomunikacja. Technologia ta może znacząco poprawić naszą codzienność, oferując szybsze i bardziej niezawodne połączenia. 5G znacząco wspiera również rozwój internetu rzeczy, gdzie miliony czujników, urządzeń i systemów komunikują się w czasie rzeczywistym, co umożliwia rozwój inteligentnych domów, fabryk i miast. Blockchain to technologia, która pozwala na bezpieczne i przejrzyste przechowywanie danych. Blockchain jest podstawą dla szybko rozwijającego się sektora rozproszonych finansów, który oferuje tradycyjne usługi finansowe, takie jak pożyczki, oszczędności, handel bez potrzeby pośredników, jakimi są na przykład banki. Całość działa na zasadzie smart kontraktów, co umożliwia pełną automatyzację procesów. Najbardziej znanym zastosowaniem dla blockchainu są jednak kryptowaluty, takie jak Bitcoin. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo. Zauważmy, że po dodaniu bloku do łańcucha nie można go zmienić bez zmiany wszystkich kolejnych bloków, co wymagałoby kontroli nad większością sieci. To sprawia, że blockchain jest bardzo odporny na manipulacje. Blockchain może zrewolucjonizować takie dziedziny jak finanse, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. W nadchodzącej dekadzie blockchain może stać się podstawą dla wielu nowych usług i aplikacji. Część czwarta to biotechnologia. Jest to dziedzina nauk biologicznych, która wykorzystuje organizmy, komórki oraz ich składniki do tworzenia nowych produktów i procesów o znaczeniu przemysłowym, medycznym lub rolniczym. W nadchodzącej dekadzie biotechnologia może zrewolucjonizować medycynę, oferując nowe metody leczenia chorób, takich jak rak i choroby genetyczne. Rozwój terapii genowych umożliwia leczenie chorób dziedzicznych poprzez wprowadzenie zdrowych genów lub modyfikację defektywnych genów. Biotechnologia może również zapewnić nowe źródła energii i rozwiązania dla problemów środowiskowych przez sposoby takie jak biodegradacja odpadów, oczyszczanie wód i gleb oraz produkcja biodegradowalnych materiałów. 5. Informatyka kwantowa. Informatyka kwantowa to dziedzina, która wykorzystuje zasady mechaniki kwantowej do przetwarzania informacji. Podstawową jednostką informacyjną w komputerach kwantowych jest qubit, kwantowy bit, który może znajdować się w stanie tzw. superpozycji, to znaczy może przyjmować jednocześnie różne wartości pomiędzy 0 a 1. To zapewnia znacznie większą ilość informacji, które można przechowywać i przetwarzać równocześnie w porównaniu do tradycyjnych bitów, które mogą przyjąć wartość wyłącznie 0 lub 1. W nadchodzącej dekadzie kwantowa informatyka może zrewolucjonizować takie dziedziny jak kryptografia, sztuczna inteligencja i symulacje naukowe. Część szósta – autonomiczne pojazdy. Autonomiczne pojazdy mogą poruszać się bez udziału człowieka, korzystając z zaawansowanych systemów sensorycznych, sztucznej inteligencji oraz technologii komunikacyjnych. W nadchodzącej dekadzie
Autonomiczne pojazdy mogą zrewolucjonizować transport, oferując bezpieczniejsze i bardziej efektywne sposoby podróżowania. To może znacząco zmniejszyć liczbę wypadków drogowych i poprawić efektywność transportu. Systemy AI analizują dane zebrane przez sensory, interpretując otoczenie i podejmując decyzje na podstawie algorytmów uczenia maszynowego. To umożliwia autonomicznym pojazdom reagowanie na zmienne warunki drogowe oraz przewidywanie zachowań innych użytkowników drogi. 7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to technologie, które pozwalają na tworzenie i interakcje z wirtualnymi światami. W nadchodzącej dekadzie te technologie mogą zrewolucjonizować takie dziedziny jak edukacja, rozrywka i medycyna, gdzie wirtualna rzeczywistość ma zastosowanie między innymi w terapiach przeciwbólowych. Różnica między rzeczywistością wirtualną a rozszerzoną polega na tym, że wirtualna rzeczywistość pozwala nam na całkowite zanurzenie się w cyfrowym świecie, natomiast rzeczywistość rozszerzona łączy wirtualne elementy z rzeczywistym światem. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość zapewniają nowe sposoby nauki, pracy i rozrywki, stając się jednocześnie częścią codziennego życia dzięki rosnącym możliwościom technologicznym i zmniejszeniu kosztów sprzętu. Krótkie podsumowanie. Dziękuję za obejrzenie. Te 7 rewolucyjnych technologii ma ogromny potencjał do zmiany naszego świata w nadchodzącej dekadzie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych i innych technologiach, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku.